Reaktywowane tczewskie zespoły piłkarskie seniorów Unia i Wisła zwyciężyły w środę w drugiej rundzie Pucharu Polski na szczeblu regionalnym. Unia pokonała 2-0 Sobieskiego Gniew, natomiast Wisła wygrała 4-2 z Orłem Słupkowy. Tczewskie zespoły awansowały do trzeciej rundy. Unici bez wielkiego zaangażowania, na zasadzie podtrzymania tradycji i bardziej towarzyskiego, wspomnieniowego spotkania do rozgrywek Pucharu Polski przystąpili po raz trzeci. Co ciekawe, znów z sukcesem, bo białogranatowi za każdym razem zameldowali się co najmniej w trzeciej rundzie. W tym sezonie najpierw pokonali GKS Kowale, a w środę podejmowali A-klasowy zespół z Gniewa, Sobieski. Drużyna gości z Krzysztofem Rutkowskim w składzie była faworytem, ale Unia z byłymi ligowcami pokazała, że w tej ekipie drzemie duży potencjał. Pierwsze skrzypce w tczewskim zespole odgrywali Marcin Glinkę, który prowadził grę drużyny, i napastnicy Bogusław Lizak oraz Patryk Tutkowski. Obaj zdobyli po golu, Tutkowski w pierwszej, a Lizak w drugiej połowie. Atmosfera na stadionie imienia Jana Stachowiaka przy ulicy Elżbiety była piknikowa, ale nie na boisku. Tu białogranatowi naprawdę mocno pracowali, by Unia grała w kolejnej rundzie Pucharu Polski. Reaktywowana w tym sezonie Wisła Tczew również zameldowała się w trzeciej rundzie. By awansować, zespół Leszka Różyckiego musiał pokonać piątoligowca Orła Słupkowy. Na stadionie imienia Alfonsa Guzińskiego przy ulicy Bałdowskiej mecz oglądało ponad 300 kibiców. Był gorący doping. W pierwszej połowie padły 3 gole. Wiślacy schodzili na przerwę, prowadząc 2-1 po golach Karolów, Skotnickiego i Obczyńskiego. W drugiej części meczu emocji i walki było dużo. Goście nie poddawali się, ruszyli do ataku. Wyrównali na 2-2, wykorzystując rzut karny. Potem Orzeł wciąż nie dawał za wygraną, ale Wisła nastawiła się na kontry, dlatego mecz był emocjonujący. Z niejednej opresji uratował Wiślaków bramkarz Marcin Bielewicz. To jednak gospodarze przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę. Niespełna kwadrans przed końcem meczu Obczyński zdobył gola dającego Wiśle prowadzenie. Ten sam zawodnik w ostatniej minucie spotkania, gdy Orzeł grał w dziesiątkę po osłabieniu czerwoną kartką, dobił rywali po kolejnym składnym kontrataku. Ostatecznie Wisła wygrała 4-2, a po meczu zarówno zawodnicy, jak i kibice nie kryli radości.